Witajcie w kolejnym Let's Playu z gry Need for Speed World. W dzisiejszym odcinku jest z nami Dotsu, przywitaj się. Witam. No to przejdźmy może do konkretów. Zaprezentujemy wam w dzisiejszym odcinku BMW M6 i Lamborghini Gallardo Spider. Oba te wozy kosztują 1 600 000. Oczywiście i GT-żyli gotówki in-game cash. Więc pokażemy ich wady i zalety, aby ułatwić wam ich ewentualny zakup. No to na początek może moje Gallardo obok Betki Dotsa. No w pierwszy rzut oka widzimy, że BMW jest dłuższe, ale to nie ma w tej grze żadnego znaczenia. To co, może jakiś wyścig, co? Jak najbardziej. Rzuć tego nowego draga. Ale on jest na S. A to daj cokolwiek. Okej. Porównamy wozy na sprincie, na torze, na jakiejś ucieczce na przykład możemy nawet. Aby zobaczyć mocy samochodów. No, czekam na wyruszenie. No to dziwne, bo ich nie słyszę. Okej. Wpadka. Okej, więc jesteśmy już na trasie wyścigu Central Coast, które ma niecałe 16 km, może nie, oczywiście 2, chyba że damy tam sobie jakiegoś hamstringa power upa. Może powiedz nam coś na temat twojego BMW. No musiałem je tradycyjnie zniszczyć do tego odcinka. Tak. Co tu powiedzieć, no w tym becie ja jestem fanem BMW, nie? Jednak to wykonanie tego auta w tej grze za bardzo mi się nie podoba. Te nerki szczególnie mnie denerwują. Świecą się tak. Dziaźni mnie to po prostu. No, co mogę jeszcze o nim powiedzieć? Przyspieszenie jest takie średniawe, prawdę mówiąc. Właśnie jest takie trochę zbudowane nitro, co teraz mogliśmy zaobserwować. Nie wiem dlaczego. Co mi się podoba, to auto jest w miarę zwrotne. Niestety Lamborghini nie jest takie zwrotne. Nie muszę puszczać gaz, a i tak ląduje w murze. Bolączką tego auta jest na pewno siódmy bieg, w którym to auto po prostu nie jedzie. O, a właśnie. Właśnie to jest siódmy bieg. Co mogę powiedzieć na temat Gallardo? Przyspieszenie jest takie, jakie widzicie, czyli takie no w miarę okej. Nie mam do tego zarzutów. Skręty są żałosne. Bieg szósty, na którym właśnie miałem Dotsa, który ma pewnie siódemkę wrzuconą. No. Zgadłem? Zgadłem, no. A więc to jest ten właśnie zbugowany siódmy bieg w BMW M6. Skręty prawdopodobnie faktycznie lepsze są w M6, ale jednak większą frajdę z jazdy na ręcznym daje chyba jednak Gallardo. Coś jeszcze chcesz dodać do tego? Co tu dodać? Aktualnie na dzień dzisiejszy nie ma żadnego dostępnego body kitu z tego co widziałem. Chyba się w magazynie. W przypadku Lamborghini również nie ma. Nie ma. Maski do wyboru też nie ma. Spoilerów. Przepraszam, ale nie pamiętam. Byłem zajęty niszczeniem auta na Hicksteakach. Tak. Właśnie, pochwal się może, ile czasu zajęło ci zniszczenie samochodu w Tobogantach, aby wziąć w nim udział w dzisiejszym odcinku. A jakąś półtorej godziny na multiku jeździłem. No rozumiem, że zbierałeś w tym momencie pieniądze na BMW, które dzisiaj doszło do zakupu za kasę. Jest to BMW, to BMW, co mam od początku, jak zadebiutowało w grze, bo to jeszcze stare, dobre czasy, to były bossy na końcu. Tak. Pamiętamy chyba wszyscy, a jeżeli nie, to przypomnimy promocję boostów za 11 zł 50 000 bodajże. 11 zł 25 groszy. No, to były czasy. Przelewem oczywiście. SMS-em było trochę. Też było mniej, bardzo. Mniej, ale również było bardzo opłacalne. Za 4,30 można było nabyć bodajże 12,5 tysiąca speed boostów. No i to się wtedy gra. Tak, wtedy się poznaje atuty innych samochodów niż tych za kasę z gry. Sądząc, że masz już siódemkę wrzuconą, to za chwilę się powinienem mijać. Ile masz na blacie? 250.
270, czyli widzimy, że fabryczne Lamborghini Gallardo 300 prawie jest jednak szybsze. Więc co tu dużo mówić, zobaczymy za chwilę na sprincie. Tak więc wyścig kategorii Tor wygrało niestety ale BMW, ze względu na to, że moje Gallardo Spider ma dobre przyspieszenie, dobrego V-Maxa, ale drewniane skręty. Wygrało BMW Doce, które cechuje się, wymień, większą zwrotnością i słabszym przyspieszeniem. Tak. Okej, no to może jedziemy, co? No. No, to prowadź. Teraz pokażemy wam mniej więcej, jak wychodzi wszystko w praniu, czyli draga na skrzyni automatycznej. Tak. Kurczę, wieloosobowy to nie tutaj. Daj, czekam na zaproszenie. Poszło. Dostałem. Przełączamy oczywiście na skrzynię automatyczną, aby nie było czegoś w stylu nitro przy starcie. I dlatego możecie zobaczyć teraz, jaka jest różnica w przyspieszeniu między tym BMW a... BMW Spida 400, przyspieszenie 645, skręty 738. Gallardo 584 Spida, czyli dużo, dużo więcej. 730 prawie przyspieszenia, jeszcze więcej i niestety, ale skrętności o prawie 200, nie, 300 nawet mniej. Oj tam. No to gazujemy na maksa, żeby nie było perfekcyjnego startu. I póki co wyrywasz do przodu pierwszy, czyli minimalnie lepsze przyspieszenie na pierwszym biegu, ale już kolejne widać przewagę Lamborghini nad BMW. Szósty. Wieź na mój pas, żeby nie spowalniało. Teraz w prawo raz. I znowu na lewo. Ile masz na blacie? 230 i całe. 280. 295, 301 bodajże. Może będzie więcej. Aaa, 258 chyba, tak? Tak. Czyli niemożliwe. A jednak. Aż taka różnica jest? No. No tak więc chyba jednak naprawdę widzicie, że Lamborghini jest szybsze, ma minimalnie lepsze przyspieszenie. Jednak skręty pozostawiają wiele do żądania. Tak więc teraz pokażemy wam, jak to wychodzi, jeżeli gra już na manualnej skrzyni biegów i mniej więcej trafia w pola biegów. Zobaczymy, czy ma tu jakiekolwiek znaczenie. Naciskiem na mniej więcej. Tak. Mniej więcej. O, teraz mi się udało. No, a mi się zdusił. Wyrwałeś do przodu. Stary, nie poznaję cię. Tylko wiesz, za chwilę może być ciasno trochę i chyba cię uderzę. Popchnąłem. To chyba jest twój V-Max. No i nie wiem czemu on mi sam zwalnia, nie? Tak więc. No to ja cię już mijam. A, wiem czemu mi zwalnia, bo 250 i więcej nie chcę. A, to taka blokada, rozumiem. Rodzicielska. 303, czyli o 3 km więcej niż na automacie. Jednak nadal bez power-upów. O, 250. A u ciebie, no, bodajże 2 km więcej. Tak więc, jak widzicie, no nie ma sensu chyba kupowania tego BMW M6. No, chyba że ktoś jest fanem marki, nie? Dokładnie. Zbiera wszystko. Jak widzicie, po zakończeniu wyścigu i przejściu do kryjówki możemy być w tym oto zbugowanym miejscu, a dokładnie w miejscu, w którym nie powinno być żadnego gracza, ponieważ wyścig kończy się w tym miejscu tutaj, o, tam tutaj po naszej tej ławeczki, a jakimś, którym przyteleportowało tutaj. No więc korzystając z okazji pokażemy wam trochę tego terenu. No niestety uderzyłem. Jak to na Gallardo przystało. Wyjadę stąd może. Normalnie przez słupki przejechałem. Niestety już tam nie mogę wrócić. Więc teraz pokażemy wam wymagania BMW, które jest już naprawione, z Gallardo, które w ciągu naszym jest fabryczne. No to może ja zaproszę. Czemu nie? Prywatny mecz. Au, źle mnie wybiło.
No właśnie, widziałem. Teraz twój wóz już prawie ma 700 ogółu. Trochę przyspieszenie. A mój w ciągu dalszym niecałe 600. Przyspieszenie mają teraz mniej więcej takie samo. To może chodź na automaty, co? Zobaczymy. Okej. Teraz nie powinienem mieć żadnych szans. Powiedzmy. Tak więc jak widzicie, samochody są równe sobie tylko wtedy, gdy do BMW wpakujemy już części. No, teraz prójesz. No, ale na procięcie. Ja cię trzech procięcie. Wcześniej by to było niemożliwe. Zobaczymy twojego Famaxa. Ale dalej mi zwalnia na zakręcie. Trzymaj się tego swojego prawego pasu. Zobaczymy. Doganiam cię w każdym razie. Doganiam cię. Już cię prawie mam. Nie mam ma takiego prawie. Bicia. No nie. Przyjechałem obok siebie nagle. Ale nie. Jednak jedna setna. Wygrywasz. 10 tak więc widzimy, że pojazd marki BMW M6 Coupe w A-klasie z prawie 700 punktowym ogółem jest minimalnym rywalem dla fabrycznego Gallardo LP560 Spider. Tak więc wstarczy między tymi dwoma pojazdami, może nie dominuje Gallardo, jednak przyspieszenie oraz V-Max tego pojazdu na dragu przesądziły o tym, że to właśnie ten wóz zasługuje na najmniej tego lepszego w tym odcinku. Tak więc pozdrawiam was Wenku oraz... Dotsu. Tak więc do usłyszenia. We'll be right back.